Case.eu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Siadam 10 zł. Dziękuję bardzo. Siadaj wygodnie na kanapie. Będziesz stał, to liścia ktoś wyłapie. Siadaj, siadaj. Wakacyjna przygoda. Uwaga! Zmieniamy. Ale ładnie mi Kuba zrobił, nie? Mam kolegę dla ciebie. Dzień dobry. Dobry. Jedźmy na szpital najpierw. Witam panie Torpeda. Witam. Ale pan ma furę, kurczaki. Szkolenie dzisiaj zdałem, K9. Czyli pieska mamy? Oczywiście. Będzie dodany. No to muszę zmniejszyć trochę lajki. Zapraszam do celu na miśnę. Trzech szeryfów i pies, no. Kurczaki, ale się będzie działo, jak pies wyleci z budy. W ogóle witam serdecznie. My się nie znamy. Zacham. Witam, Mark Pyrk z tej strony. Mark Pyrka? Mark Pyrka, normalnie. My się tu ustaniemy, poczekamy. Dobra. 980 plus 2 plus K9, kod 6 szpital. Chodźcie, pójdziemy z nim. Czekaj, bo się zablokowałem w pasach. Dobra, już jestem. Ja muszę badania odebrać, to dobrze przyjechaliśmy. 272-280. 280 zgłasza. Prosimy. Powiedz, kocham korniszony. To już teraz powiedziałem, proszę cię bardzo. 10-9? Mateusz się ma i sam. Ręczną? Kiedyś grałem. Ja muszę mieć topika. Kiedyś grałem, naprawdę. Wiatro z topem się dogadają na bank. Cześć, Rottweiler! Hał! Tylko nie głaskaj, uważaj. Nie można głaskać. A czemu? Bo się przyzwyczai? A nie wolno, możecie ukryć. O nie, co ja słyszę? Głaskać może tylko osoba, która szkoliła psa. Nawet żaden inny funkcjonariusz nie może. Słyszy pan, panie Torpedo, co leci? Don't you know, pump it up! You got your pump it up! Otwarty do kobiety z tego na Stavera wejdzie. Ale Wiksa! Poczymy jak bomba pierdolnie. Tensionation! Ale mam coś dla ciebie na IEMA, nie będę tego brał te 5 zł. Dobrze, no wbij się, znaczy. Właśnie jak kręcimy, to musimy zgłosić status? Chyba nie! Lepiej nie jak... Don't you know, pump it up! Jogaciu, popera! Don't you know, pump it up! Jogaciu, popera! Don't you know, pump it up! Jogaciu, popera! 1, polne jednostki, proszę udać się na patrolę. Tudlaj się! Może spróbuj. Tudlaj się! Tu, siad! Szczekaj! Szczekać umie, ale pan... Poproś, ładnie. Poproś! Jadro! No! O, jaki wary! A umie tudlaj się? Dziękuję, śliwka. A umie daj głos? 280, zakończenie statusu 7, przechodzę status 4. O, to nie przy mnie! Ode mnie może czuć jedynie naleśniki. Dobra, wszystko, jedziemy? Zdrowko dobre. Jadro! A, czekaj. Dziękuję bardzo. Jadro. Dziękuję za kolejną dyszkę. Jak się nazywa? Biodro? Wiadro! A, wiadro! O, jak księżniczka Rottweilerek daje rączkę, ładnie. Jakbym się oświadczał, to właśnie takiego Rottweilerowi. O, proszę. Dziękuję, że ci się podoba. Ja lubię taki dark
będziesz miał odpowiednią rangę, to też sobie szkolenie zrobisz na takiego pieska. Ja mi się wydaje, że mam takie informacje, że niedługo awans mnie czeka. Tak? Tak, mam informacje. To przekaż go komuś. Ale nie wiem, komu mogę to mówić. No kto jest teraz? W jail siedzisz? To jest najwyższy rang. 902 plus 1, status 5. No właśnie, do 902 najlepiej jakbyś przekazał, no ale to ewentualnie po patrolu, nie? No ja rozumiem wszystko, ale mam o broni, mam o maceta, mam o abonamenta, mam o gangsterach i o tym, kto kupuje sterydy mam. Ja ci wysyłałem, nie wiem czy patrzyłeś, ale ja ci wysyłałem wzór, jak wygląda na raport, tam byś mógł umieścić te wszystkie informacje i wysłać do 902 wtedy, oni wtedy na pewno się tam zajmą. Biuro szeryfa! Na pobocze! Już! O, se jaja robi z poważnych policjantów! Taserek w dłoń! Ej, ale Misiek, ty miałeś nie wysyłać. Proszę czat napisać dłużej, przestał wysyłać aż tyle. Znaczy 20... Dał mnie przecież i za 10 mechanik. Bager. Ale bardzo dziękuję. Zgłaszaj. 4, 9, 5. Cały czas potrzebna najprawdopodobniej jedność z kamery. A on cofnie, mówię wam, cofnie. A jednak nas oszukał! Motocyklista. Osoba się na bagerze, nie jest zarejestrowany nikogo, prawdopodobnie kradziony. Nie, ze stary Liz jestem takie zabawy. Łukasz Ląd, witamy kolegę! Znajdujemy się pod mostem na Strawberry Avenue. On się tam nie poradzi. Kuje, normalnie chlabra taka. Haha! I co? Ała, oczki, to Oskar Benito. Rączki, kolego, rączki! Rączki do góry, bo cię porażę prądem. Rączki do góry, badziem! Podwójna dawka! Jaja spieczone! Tego chłopa zatrzymywałem. Ała! Kurwa! Maskę mu zdejmijcie od razu! Pod ścianę już! Nie ruszasz się! Będziemy jak bomba pierdolnie! Twój stary samu to sprawdziłeś na odcinki z tego deniu. No spokojnie! Ja już zapomniałem! Przyłunijcie na koniec live'a! Mogę wyłączyć bomby? Mogę bomby wyłączyć? Oczywiście! Wystarczy 35 przychodzę na radio mechaników. Proszę o zgłoszenie kodów pościgowych. Dalej nie rozumiem powodu zatrzymania, ale okej. 280, kadet, Mark Peace. Wie pan za co jest pan zatrzymany? Nie. Za obrazę funkcjonariusza, dwukrotny przejazd na czerwonym świetle i ucieczkę przed policją. Ruszki się robią. Proszę się rozejść, interwencja tu jest, proszę się rozejść. Dobra, zapraszam ze mną. A, pięknie. Jeszcze... zgłosić zakończenie pościgu. Tak jest. 280 plus 2, 1081. Nie, Rudy, ale ma za koła. To nie są za kola, to są kołpaki! Dobra, obywatelu. 10-4, zgłasza się od razu po zakończeniu pościgu, a nie... Tak, mnie u Barbara obcięli, panie komendancie. Chyba, że tak. Jak też, dobra, tak się będziemy gadać, to porządku. No kurwa, kieszeni z tyłu, tak? A, dobra, spokojnie. Magia farby! Głowa niska. Jeszcze kradziony motocykl nie należał do niego. No jeszcze skończył. Mówiłem, że my go... No, chuj, nie chcę się gadać. Wujka, babki, siostry, twojej brata, mamy. Czwaneczek. Posiedzę z tobą! Poczekasz tu na mechanika? Tak, najbardziej, jedźcie. Dobra. Super. Wracam. Zgłoś, że jedziemy, siódmy. I przeczytaj mu ten, ja muszę wrócić na radio tylko. 280 plus 2, 10-5, pałac, status siódmy. Jeżeli takowy znajduje się w mieście, jeżeli nie, zostanie on panu przydzielony z urzędu. Ma pan prawo do jednego telefonu w obecności Sheriff Office, nie trwającego dłużej niż 2 minuty. Zrozumiał pan swoje prawa? Proszę jeszcze raz powtórzyć. No, wystarczy 2 razy. Uśmiech. Cicho być! No co idziesz? Mark, nie zgłaszaj go jako pałac. Dobra. Nie wyrywaj się, bo liście dostaniesz! Złapałem cię tak mocno!
Pokrzywkę ci zrobię, jak jeszcze raz tak zrobisz. Trzeba, coś kombinuje. Co robi? Przestań się zarpać! Pomóżcie mi zim! Jezu, jak to się wyrywa! Pomóż mi zim! Trzymam go. A myszka powodzenia 30 zł. Puszczam cię i się nie próbuj wyrywać! A się kuruje! Pod ścianę już! Pod ścianę, bo dostaniesz bułę! Czego nie rozumiesz, komet? Liczę do 3. 2. 4,8 plus 3. 5 na 10, 70. 2,5 km. Co ty robisz? Ty jesteś nienormalny, gangsterze. No dobci te drzwi. Czwarty raz dostałeś z Tasera, który posiada do 50 tysięcy V. Jesteś jakiś nieśmiertelny chyba. Ci się jaja zagotują i będziesz miał sadzone. Dobra, przygotuję mu. Przygotuj, ja wezwę zaraz. Ale panowie, projekcie. Słuchać was w ogóle z parkingu. Miałeś mi wysłać jedną rzecz. Czemu to się zmienia? Sorry, zapomniałem. Już ci wysyłam. Pani uważa, że pani się nie stało. Pani cię oddali na bezpieczną odległość. Ogólnie, jak skończę służbę, chętnie bym do pani napisał SMS-ka, może podałem pani swój numer. Pani zobaczy, jak się ruszam, w ogóle jestem wysportowany. Niech pani zobaczy. O, taki jestem. A! I cyk! I taki! I o, pompki robię dla pani, proszę panią. Wychodzi następna osoba za brak jednego suwa w pościgu. O, tak jestem na pakowanie, proszę panią. I gwiazda! Jak coś, to pani napisze. You're dreaming. A, w marzeniach, proszę, chyba w twoich. No, moje 10-20. Kosa dostałem. Panie torpedo, dostałem kosza. O kurde. Powiedziała you're dreaming, czy coś takiego, głupia cipa. Nie, nie. Przy którym morku udzielić? To są ci tu, nie? Bomba RP. Ci tam. Chodzimy jak bomba pierdolnie. SSKS, te witam, pozdro wielkie mile gierki. Pozdrawim z Kostrzyna WLKP i pozdrów Jowite, Kamila, Dawida i Kubę 9. Jowite, Kamila, Dawida i Kubę, pozdrawiam! Osłonieś? Zawsze jako czwarty na warsztacie, nic nie pinie na pod. Niech będzie nawet. Niech będzie. Tutaj, panie doktorze, do mnie. Tutaj. Co to się stało? Rona po 104 zakładników na patyce żądają 110 tysięcy. Każda gotówka się przyda. Ja mam na te warunki 902. Dziękuję bardzo. A da radę coś zbić, czy nic? Spróbujmy. Weź wyciągnij szpluwę. Spokojnie. Tak, zero nie trafisz. 70, przestaniemy. Ty spałki też nie. Ja musiałem sobie przełożyć, bo mnie w jaja uwierała. W tą kieszonkę co wsadziłem. Dobra. Za tych czterech z ostatnim kosztem 100 tysięcy. Kurwa, oni grubo ukradli. Co to jest za mafia? Grubo. Nie celuj do nich. Po co do nich celujesz? Tam się odjeżdża. Dziękuję bardzo, Misiek. Będzie dycha po 12. Uda się pościg. Lecimy, panowie, zapiąć pasy! 3-5 plus 1. Niech wyłączą te bomby z tyłu. Nasze 10-20 to El Rancho Boulevard, kierujemy się do... Ale jebnął, ale jebnął! Miejsce zabezpieczone, medycy opatrują poszkodowanych. Cały czas na 10-20 do Rancho Boulevard. Kierujemy się na południe. Ha, ha, ha. Sacka? Jezus! Maj się świetnie! Uwaga na dach, uwaga na dach! Jedzie. Lewy skakuje, lewy skakuje. Nie mam kluczy. Spek down. Na patykę w stronę stacji. Kod zero, powtórzam, kod zero. O, ładnie mnie jebło!
O 10 minut zajęty żółciakiem na patykach, biegniemy w kierunku West. Bomba pierdolnie. Valgor, pozdrowienia od Valgora i całego czatu. Dawaj. Chciałeś pobiegli! Pięćdziesiątkę! Dziękuję bardzo! 50 na czacie! Gdzie są te strzały? Ten zębi i samo pozdrow, moja piękna Jowitka. W kierunku północnym teraz. Jowitkę twoją, pozdrawiam! Jedziemy samochodem. Zabiegniemy tam. Ale tempo, lecę, lecę! Śpieszczo za naradę medyczną. Fikołek! Jaki gnój! O kurwa, ja się nie spodziewałem, że takie coś... Widzieliście, jak w ogóle wybuchło to wszystko? Sultan to się nazywa. 280, 101, jeden z napastników uciekł z miejsca zdarzenia. Białym sultanem! O, na szybko. Tak się to załatwia, kadet. Jeden tu, drugi tu. Białym sultanem uciekli! Mówiłem! Nikt nie słucha! Mamy dwóch, tyle dobrze. Tam tak śpi, co tak śpisz? No już został. O kurde, faktycznie koło dziurę. Dwóch. Czekamy na karetkę. Co jęczysz, bandyto? Tak się kończy, kurwa, zadzieranie z rakietą. Widziałeś, Tadek? No widziałeś, bo ja swoich wysadzili. No tak, dwa one-tapy poszły szybkie, kurwa, będą zadzierali, kurwa, z bombowcą tutaj. Mówię goście, żeby stał, bo ja cię będę strzelać i gości dalej bieg, dosłownie kule dalej bieg. Nie mogę tego. Powąchaj pałę, żeś drugi raz tak na policję ręki nie podnosił. Na szeryfów, kadecie. Na szeryfów, właśnie, no oglądałem się ostatnio CSI. Wąchaj pałę! Będziesz już mi kurwa zaniosłem grę. Tu już nie ma w tym radiowozie. Panie Torpeda, on jest przytomny? Nie wiem, nie sprawdzałem jego stanu. Wyciągam go z pojazdu. Tam mamy popatrzeć. Mówię, tu jest jeden wałcie postrzelony, tu na ziemi. Wyciągnijcie tego. No tam on. Panie obywatory, czy mnie pan słyszy w ogóle? Przytomny jest? Dobra, okej. Dobry. Dobry, przytomny jest? Przytomny, ale krwawi mu z ręki. Wąchaj pałę, jak jesteś przytomny! To czekamy, do momentu aż nie przyjdzie, lekarz będzie wąchał pałę. Się nauczy, na policję nie wolno ręki podnosić. Urzędacy, gówno im wyrzucili, pewnie się wkurzyli. Zabierajcie panią. Nie potrzebujecie żadnej, a co z tobą jest? 2-7-5, dwójkę możemy przewieźć, radiowóz podstawiony pod szpital. Otwieram drzwi. 2-4-8, zabierzcie panią. Wygodnie? Pasy zapnij. Zapnij mu pasy. Cel do niego Jacki z Tasera cały czas. Pierdolny się jak się ruszysz. Zapraszam pana. Za mną. Za mną. Jeszcze ktoś? Mamy jeszcze jeden. Poczekajcie, wszyscy razem może pojedziemy, nie? Tak, tak. Gdzie masz auto? Dobra, już nie musisz, zakut jest zapięty. Czekam na pasy. Ale jeszcze drugiego. Z drugiej strony go. Z drugiej strony tu zapraszam. Pytam panu drzwiczki, głowa nisko, tutaj. 5 jednostek na szpitalu, jedziemy w kolumnie wszyscy razem na komendę. Dobra. Xavier. 228 do 34, tutaj mamy auto. Wygodnie? Tak jak mówiłem, powtarzam, konwój podjeżdżał od tyłu do komendy, na teren komendy, za bramę wjeżdżają, tylko jednostki zaszły. Słucham? O, drzwi się uchyliły. Pan przestanie kopać w drzwi. To jest tak. Nie kopię. Ten rad na tres. Moja odznaka. Proszę przeczytać prawo zatrzymane w samochodzie. Wszystkie jednostki gotowe? Dobra. Odznaka 272. Jest pan i pani zatrzymana. Mają państwo prawo zachować milczenie. Wszystko co państwo powiedzą będzie wykorzystywane przeciwko panu w sądzie. Mają państwo prawo do jednego telefonu w obecności mojej lub jednego funkcjonariusza oraz prawo do adwokata, jeżeli takowy jest dostępny na wyspie. Zrozumieliście swoje prawa? Tak. Fantastycznie.
Fajnie, że dostaliśmy takich rozumnych. To jest nasze auto. Czy wszyscy funkcjonariusze są w radio? Czy wszystko zmieniane? Słucham. No i tak. 104. Możemy jechać na komendę. Konwój wrusza. Dlaczego? Teraz szachownicą trzeba jechać ładnie. Kurwa, aż tak? Oczywiście, że jeszcze. Bartes Paul! DJ Bartes on the move! Dziękuję bardzo za wspierającego. No. Dobra, za panią, wiesz pana. Dawaj, jeszcze parę rozpinę. Rozpinam pana pasy. Stanie pan tutaj przede mną. I pan się nie rusza. Proszę się ustawić, gęsiego. Gęsiego pani stanie za panem. Będę wam. Proszę, puszczam. A pan też, że pan tutaj. I czekamy przy drzwiach, aż nie przekluczę. Pan klata goła też tutaj, pod drzwi. Nie podchodźcie, za drzwi. Nie ma jak, będzie przejewane. Kurwa, duży nas tutaj. Ja mam swojego ubranego na czarnej czapce. Betona mierda. Wchodzą, wchodzą, no proszę. Ja przekluczę, idźcie panowie, idźcie. No, jak ładnie. Sprzedał kolegę, nieźle. Proszę się nie szwendać. Idziemy docelić 4-8 profilaktyczne, a potem sankcje 3 miesiące. Panie ubrane na czarno w środek. Pojedynczo. Nie, pojedynczo. Jeden z was. Panie kolego, gdzie pan tak podróżuje? Pan stoi z tą dupą. 2, 4, 8. Potrzebuję jedną osobę do jednego. Och, mam cię. To puść mnie. Nie puść, tylko się zamknij. Z banda mam. No nic się zrobiłem. Nie wyrywaj się. Tego to odjebało mu. Wyrywaj się. Nie, ja nie znam drogi. No możesz mnie na chwilę kowarować, jeszcze wejdę na chwilę do niego. Tutaj stań. Aż się nie odezwę, to się nie ruszasz. No spokojnie, tak ci się. Nie będę cię odpinał, bo ty jakiś jesteś niespokojny. No... No bo jestem tutaj, a nie na zewnątrz. Ja mam klaustrofobię. A, to masz pecha. Przekup apa klaustrofobia. Problem ogólnie. Weź się odsuń do ściany, bo ci jebnę. Zakuty jestem. No to do ściany! Po co? Po gówno, do ściany! Ściero uliczna! Coś się stawiał na komediantów? Do ściany już! Cię tak spałuję, zobaczysz! Który przyprowadził tego zatrzymanego? Tego tu? Tak. Co za debil, no drzwi nie mogę zamknąć. Albo ten brodaty. Tylko tak boli. Kadeci przyprowadzili? Ja przyprowadziłem tego, który siedzi w jedynce. Kadecie, kogo przyprowadziłeś tutaj? Tego Downa. Uciekał tam biegł. Bo mi powiedzieli, że już są przeszukani, tak na szpitalu. Nie słyszałeś, co wydałem, jakie polecenie na radio? To przekazałem koledze. Przekazałem koledze kadetowi, że zaczął go przeszukiwać, to ten zaczął do niego strzelać. Z tego zdarzenia zostanie sporządzony raport celem ukarania lub wydalenia. Dobrze, nie ma żadnego problemu, nie jestem winny. Przeszukiwał go kolega. Chodźmy jak bomba pierdolnie. Frozek 30.